Proszę Państwa, bardzo miło mi Państwa powitać na mojej prezentacji. Nazywam się Adam Mentzwal. Jestem założycielem firmy Arnav, która przygotowuje, rozwija projekt, o którym za chwilkę w szczegółach powiem. Jest to aplikacja na platformę Android. I tak jak napisałem to już w krótkim opisie tutaj na stronie Projektoida, oprócz pewnych technicznych aspektów tego przedsięwzięcia, pewnych podsystemów Androida, które omówię na następnych slajdach, również będę chciał z Państwem podzielić się swoim doświadczeniem rocznym z życia takiego biznesowego startupu, bo wydaje mi się, że część z Was na pewno oprócz pasji programowania zauważa i czuje pewnie pociąg do własnej firmy, do tego, aby Wasza aplikacja przynosiła Wam zyski, tak, żebyście nie pracowali w firmie, tylko rozwijali swoją firmę. I pierwsza część będzie taka bardziej techniczna, druga bardziej taka biznesowa. Będę chciał pewną taką podstawę tego, o czym trzeba pamiętać, jeżeli chcecie rozwijać firmę. Tak? To jest pewna mantra, kilka takich zagadnień, o których trzeba pamiętać. No dobrze, to przejdźmy do konkretów. Co właściwie robimy? Co to właściwie jest ta aplikacja? Wykorzystujemy technologię tak zwaną Location-Based Augmented Reality, czyli w oparciu o lokalizację, o GPS-a. Chciałbym tu od razu zaznaczyć, że jeżeli będziecie wygrywać na YouTube, wpisywać frazę Augmented Reality, dużo jest projektów, które wykorzystują tak zwany marker-based, tak? Czyli patrzymy kamerą na znacznik, no i wtedy wyświetla się jakaś wirtualna treść. Tutaj wykorzystuję GPS-a, sensory i nakładam pewne informacje na kamerę, tak? Może lepiej do Państwa przemówi, jak to działa, jak puszczę wideo. I chyba wszystko stanie się jasne, jak to działa. Zatem po prostu urządzenie wie, tak upraszczając, w którą stronę patrzy, tak? Wykorzystując to, co właśnie dobrodziejstwo Androida, to, że ma wspaniały system właśnie sensorów, o których już za chwilkę Państwu powiem. Oczywiście też chcę wyraźnie tu powiedzieć, wykorzystujemy tylko sensory, tylko GPS-a. W ogóle nie ma tutaj przetwarzania obrazu, tak? Dopasowania tego wzorca do aktualnego obrazu z kamery. Stąd też pewne opóźnienia, jak widzicie, ale uważam, że i tak jest efekt dobry. Cały czas pracujemy nad przefiltrowaniem tego sygnału, właśnie z sensorów. Zatem już chyba wiecie, co tak naprawdę, jaki problem rozwiązuje nasza aplikacja, jaki ma być ten nowy aspekt. No otóż jest to nic innego, jak pokazanie Wam to, co jest dookoła Was, tak, nie na płaskiej mapie, tak jak to ma miejsce, czy to na papierowych mapach, czy google'owych. To jest zupełnie inny paradygmat, tak? Używamy urządzenia, ono wie, w którą stronę patrzy i tym samym wiemy, aha, tam jest bankomat, tam jest kino i tak dalej. Najlepiej, najbardziej efektowne, ten efekt augmented reality jest, jak dany obiekt jest daleko, tak? Gdzie możemy, gdzie ten marker się idealnie nakłada w zwykłym ruchu miejskim, jak poszukujemy, właśnie najczęściej ja przynajmniej korzystam z bankomatu, no to ten marker nam tylko pokazuje konkretny kierunek. Oczywiście to nie jest wszystko, na czym pracujemy, bo na pewno już założę się, że część z Państwa już zna ten termin, możliwe, że na inne platformy widzieliście podobne aplikacje, więc to jest w sumie nic przełomowego. Jeszcze jakiś rok, dwa lata temu to było, to idzie cały czas do przodu i teraz właśnie moja odpowiedź, co dalej, co lepszego chcielibyśmy zaproponować. No właśnie, jeżeli potrafimy zrobić projekcję, aby wyświetlać kierunek do gdzieś wybranego punktu POI, uznaliśmy, czemu nie zrobić tak, żeby
na przykład na miejscu naszej ścieżki postawić te markery, które by wyglądały w ten sposób. Tak bardzo prosto pokazując, realizując to założenie takie nawigacyjne. Na tym się chcieliśmy skupić, bo o tej konkurencji też za chwilkę powiem. Wpadliśmy na pomysł, żeby szybko to zaadaptować właśnie do nagrywania GPX-a. Jeżeli Państwo interesują się mapami, kartografią, GPS-em, zachęcam Was, jest już właśnie nasza aplikacja też wrzucona do Android Market, ArnUp Geocaching się nazywa. Geocaching Wam mówi to pojęcie, to no, widzę, że większość tutaj przytaknęła, więc rozumiecie, o co chodzi. Już przetestowałem to na dzieciakach, strasznie im się to podoba, że właśnie te podpowiedzi nie są w formie kompasu, tak, podpowiedziane, gdzie jest skarb i jakiej odległości, tylko właśnie się rozglądają, są takie efektowne strzałeczki. No dobrze, okej, to ja jeszcze do tych strzałek, można powiedzieć, tego silnika renderującego trasy powrócę. Przejdźmy może do esencji właśnie podsystemu Androida. Jako że jesteśmy na konferencji technicznej, uznałem, że co najmniej jeden slajd musi tu być. Wybrałem podsystem sensorów. Nie jest on dość dobrze opisany z przykładami, jak wykorzystywać te dane, które wypływają z tego podsystemu hardware'owego sensorów. Zatem szybciutko postaram się omówić, co nam oferuje Android i jak musimy ujarzmić ten strumień sensorów, strumień zdarzeń sensorów. No po pierwsze, musimy stworzyć klasę, która implementuje ten oto listener, sensor event listener. Króciutko o tym, co udostępnia nam Android, jakie sensory, magnetometr, akcelerometr, oczywiście w zależności od zaawansowania sprzętu, żyroskop, temperatura, ciśnienie, światło. To wszystko, te wszystkie zdarzenia z poszczególnych sensorów spływają w jednym miejscu, właśnie tutaj, tak? Przeciążamy tą funkcję, on sensor change. I tu mam jakiś sensor event, który jest takim kwantem, można powiedzieć, stanu, w którym znajduje się dany sensor, tak? I teraz musimy to odpowiednio przefiltrować. Ja wykorzystuję do tego efektu augmented reality dwa sensory, właśnie magnetometr i akcelerometr, po to, żeby wiedzieć, jak jest złożone moje urządzenie. Tak, to mnie tylko interesuje. Oczywiście mógłbym wykorzystywać żyroskop, mamy to w planach. Na razie jest tylko wykorzystujemy właśnie te dwa sensory. I szybciutko, na co tutaj warto zwrócić uwagę, jakie kruczki mogą tutaj czyhać na nas. No po pierwsze, to jest oczywiste, wyłuskujemy, co to jest za typ sensoru, tu będziemy wiedzieli, czy to jest właśnie magnetometr, czy akcelerometr. Tu chciałbym Państwu zwrócić uwagę, to clone. Przepisujemy, mówiąc krótko, koniecznie trzeba o tym pamiętać, aby tą wartość z tej zmiennej pulse przepisać do osobnej zmiennej, tak, czyli osobnego miejsca w pamięci, ponieważ ono to jest referencja, tak, która już za chwilę będzie napisana. Więc pamiętamy o tym, żeby przepisać to do odpowiednich zmiennych. Co dalej? Oczywiście w tych zmiennych, co tutaj się znajduje? Wektor trzech wartości, będący odpowiednio wskaźnikiem, wartością pól w tych trzech kierunkach, tak, odpowiednio. No, jeżeli tu jest X, Y, Z, to jest prostopadła do płaszczyzny ekranu. Akcelerometr daje nam wartości w metrach na sekundę kwadrat. Z tego co pamiętam, magnetic field w mikrotesla. Tak? Czyli no, na tą chwilę, na razie mamy tutaj same jakieś surowe dane. Tak? Jeszcze nie, tylko mamy wskaźnik wartości, właśnie jakie jest pole magnetyczne, jak akcelerometr. Jak to przemielić, jak to wykorzystać, żeby uzyskać to, co oczekujemy, czyli informacje, że na przykład urządzenie jest na płasko, albo że na przykład skierowane w stronę północy, czy tam zachodu. Z pomocą przychodzi nam bardzo fajna funkcja, tutaj w
tej klasie Sensor Manager. W ogóle Sensor Manager ma tutaj kilka statycznych klas, metod, przepraszam, które bardzo nam ułatwiają życie. O, kiepsko, bo świetnie, niebieski kolor. Dobra, muszę wam powiedzieć, co tu jest. Okej, wiecie co? Tutaj jest macierz rotacji. Moje takie pytanko, czy wiecie, co to jest macierz rotacji? Czy mieliście, część z was, coś tam pewnie na robotyce się obiła, tak? O to pojęcie. No mówiąc krótko, jest to pewne przekształcenie z jednego z układów współrzędnych, dając odpowiednią transformację, mnożąc właśnie przez tę macierz rotacji, mamy, obliczamy, jak obrócić system, tak? Odpowiednio w różnych kierunkach. Ale to nie jest jeszcze koniec, tak? Tutaj w ogóle parametrami tej funkcji są cztery parametry. Dwa ostatnie, no to odpowiednio wektor do tych przyspieszeń i pola magnetycznego. Te dwa, co tutaj jest? Tutaj, tego co nie widać, to jest R-Orig, tak? Czyli macierz rotacji oryginalna. Zaraz powiem dlaczego tak to rozbiłem. Drugie to jest macierz inklinacji. Nie jestem robotykiem, nie korzystam z tego. Chodzi generalnie z tego, co wiem, to po prostu pochylenie danej osi do horyzontu, coś takiego. Ale mówię, ja z tego nie korzystam, korzystam z macierzy rotacji. Więc w tym miejscu mamy już pewne przekształcenie w formie wektorów, jak jest ułożone nasze urządzenie. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze jest jeden etap, który musimy wykorzystać, który musimy wykonać. No przeliczenie tej zmiennej, która właśnie tutaj jest zapisana. Na razie pominę to, wrócę za chwilkę do tego komentarza, zakomentowanego fragmentu. Przedostatnim etapem, który nam już przeliczy z macierzy rotacji do jakichś zjadliwych danych, jest ta funkcja. Sensor Manager Get Orientation. Tak? I z tej macierzy rotacji uzyskujemy już trzy wartości. Już jesteśmy prawie u celu, bo mamy, wyłuskujemy sobie z wektora trzech wartości, jak tutaj widzicie, tak, orientation radius 0, 1, odpowiednio heading, to są te pojęcia właśnie też z robotyki, używane roll, pitch i yaw. Możliwe, że też spotkaliście się z tym. Zatem heading to będzie odchylenie, można powiedzieć, ja przynajmniej tak nazewnictwo stosuję od północy. No i odpowiednio pochylenie, pitch i jeszcze w innej osi roll. Odpowiednio tak, tutaj by było już wystarczyło miejsca, drugi element tej macie tego wektora. No i jak tutaj widzicie, samokomentujący się przeliczamy, ponieważ to jest w radianach na stopnie. I już mamy konkretną wartość, jak jest ułożone, tak? Od 0 do 360 stopni mamy informację, jak jest ułożone. Dobra, jeszcze o tym tutaj powiedziałem, że tego wrócę. Proszę Państwa, to jest bardzo przydatne, ta funkcja, znów statyczna klasy Sensor Manager, Remap Coordinate System. O co chodzi? Pierwotnie, jeżeli byśmy tego nie zastosowali, to pierwotnym orientacją urządzenia, gdzie wskazane są na wszystkie osia 0, 0, 0, to jest płasko i na północ. Tak? To jest to ułożenie pierwotne. I wszelkie uchylenia, prawda, będą od tej pierwotnej pozycji. No, załóżmy, w moim przypadku tak jest, ja z tego korzystałem. Możliwe, że jeżeli byście chcieli właśnie jakąś własną aplikację napisać, że potrzebowalibyście, żeby pierwotne ułożenie zerowe było w tej pozycji, tak? Albo na przykład, nie wiem, na wschód, tak? Albo na zachód. Co nam przychodzi z pomocą? Właśnie ta funkcja przemapuj system współrzędnych według pewnej to jest ta macierz oryginalna, tak? R-Orig, w tym miejscu, którego nie widać. A tu jest przemapowana i drugim parametrem, trzecim jest sposób zamiany osi. Pierwszy to jest ten tutaj, axis Z. Drugim parametrem jest to, w jaki sposób, na jaką oś mapujemy oś X. Tak? Czyli jeżeli to jest oś X, to teraz mówimy mu, że słuchaj, dla ciebie ta X to teraz staje się Z, tak?
Czyli jeżeli to był x, no z jest tutaj, tak? Czyli ja, hop, to jest, to już wiem, że jest tak ułożone. A teraz drugi parametr to jest oś y-ową, jak zmieniam. Y staje się na minus x. Czyli ta płaszczyzna staje się minus x, czyli w tą. Tak? Jeszcze raz, to co leży, ta oś staje się tą. Czyli w efekcie mam, proszę bardzo, ten efekt. Tak? Polecam wam do własnego przekombinowania, jak to jest z tymi przemapowaniem tych, no, tych osi po prostu, żeby osiągnąć własny efekt. To jest, można powiedzieć, w pigułce. Już macie na start sposób na to, jak ujarzmić podsystem sensorów w Androidzie. Oczywiście sensorów konkretnych akcelerometrów, bo jest oczywistym, że jeżeli tutaj będziemy pasować, to według typu jakiegoś tam temperatura, no to jest inna naturalna. Dobrze. Chyba wszystko już tutaj powiedziałem, jeśli chodzi o... Aha, właśnie, drobna rzecz. O czym nie powiedziałem, nie pokazałem na tym slajdzie. Oczywiście musimy zarejestrować swoją chęć korzystania z sensorów. Nie ma tego na tym slajdzie, ale odsyłam do dokumentacji. To jest dosłownie jedna linijka, w której wskazujemy obiekt tej klasy, tak? Bo domyślacie się, że musimy zainicjalizować ten obiekt tej klasy i później funkcją register sensor listener podpiąć właśnie tą klasę. Ale to jest, mówię, w dokumentacji, nie starczyło miejsca. Zakładam, że to znajdziecie. No dobra. Okej. Przejdźmy dalej. Chciałem. No właśnie. Najświeższe, można powiedzieć, nasze dokonania. Dosłownie sprzed kilkunastu dni czy tygodnia w końcu nam się udało przetestować, doprowadzić do takiego dobrego funkcjonowania nasz silnik nawigacji po prostu, tak? To się nazywa turn by turn, zakręt za zakręt, bo na razie tylko pokazywało, że gdzieś tam jest punkt. A teraz ja za chwilkę powiem, na jakiej w ogóle, na jakich danych operujemy, to już właśnie na tym nie powiedziałem. No, będzie to wyglądać, no tutaj wideo, mówię więcej niż 1000 słów. Z życia, po prostu z życia wzięte nagranie tym swoim sprzętem. Mamy nałożone na obraz z kamery strzałki, tak? No, nie widać tutaj dobrze w kolorze, ale one są żółte. One nas kierują do najbliższego waypointa. Waypoint, wyraźny skręt lewo-prawo, zaznaczony jest tą czerwoną strzałką. Do tego mamy informacje, no takie pisane, co robić, jeżeli, nie wiem, zgubiły nam się znaczniki. Oczywiście, tak jak mówię, nie, to jest tylko, przetwarzamy sygnał z sensorów, tak? Więc one, to naprawdę tutaj jest bardzo dużo przygód z tymi sensorami, bo czasami, mówię, przechodzi się pod linią wysokiego napięcia, już sensory wariują, więc taki jest efekt. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć? No właśnie, to pani się tutaj bardzo dziwiła, jak ja wtedy nagrywałem, bo faktycznie czułem się naprawdę głupio, chodząc, bo to jeszcze z tabletem było. Z tabletem po prostu chodziłem po kampusie i ja, prawda, głupek po prostu, wyglądało jakbym kogoś kręcił, tak, kogoś szpiegował. I mam tą świadomość, że na tą chwilę ta aplikacja to jest taki bajerek, który można sobie raz włączyć, prawda, a nie chodzić, prawda, z tą strzałką cały czas tak. No, na tą chwilę mam tą świadomość, że wdrożenie tego, dopracowanie, rozwijanie tej aplikacji na smartfony i tablety, tak naprawdę no to jest tylko pewien etap dalszego wdrożenia. Czy państwo już się domyślają w ogóle, co jest tak naprawdę moim ostatecznym celem? Jakie... Dokładnie. Tak, to jest teraz dosyć modny, coraz większego szumu medialnego nabiera właśnie ten temat. No bo faktycznie będzie stoczony bój, uważam, tak jak teraz jest era smartfonów i tabletów, tak spodziewałem się, że za rok, dwa, trzy, no na rynku wejdzie już, na razie to są jakieś, prawda, może nawet duże, toporne te sprzęty, aczkolwiek chcę wam tutaj powiedzieć, że zapewne usłyszeliście o tym sprzęcie przy newsach a propos Google'a i jego wypuszczenia tego pomysłu projektu Project Glass. Jednak
o wiele bardziej zaawansowane w tej kwestii, w tej materii. Są dwie firmy, które, o których nie słyszeliście, tylko dla fascynatów, można powiedzieć, można było dojść do ich sprzętu, do informacji prasowych. Jednakże, no, te firmy, to, no, ciężki orzech do zgryzienia, że tak powiem, marketingowy je czeka, bo one mają technologię już rozwiniętą, za to bardzo mało siły przebicia marketingowego, a Google w drugą stronę jest molochem marketingowym, zaś ich technologia, powiem wam szczerze, jest słaba, jeśli chodzi o augmented reality. Bo co to jest? To jest tylko kamerka i jakieś tam, z tego co próbowałem dokładnie i zrozumieć, jak to działa, gdzieś tam w końcu, prawda, tego okularu, ponieważ jest to maluśkie, coś mamy tam, jakieś ikonki, tak? Więc to się trochę zmija z tym definicją tego pojęcia augmented reality, gdzie mamy imersję pewną, tak? Że mamy urządzenie, które nam przysłania wszystko i zgodnie z tym, co na pierwszym wideo wam pokazałem, te markery są nałożone, tak, odpowiednio na obiekty. Tutaj mamy tylko jakieś menu tam nam się pojawia, prawda? Dlaczego o tym jeszcze mówię? Ponieważ no, ja śledzę bardzo intensywnie, co robią te dwie firmy i ciekawostka, dosłownie też świeża bułeczka news przed kilkunastu dni, ta firma WuZiX wypuściła, inaczej, otworzyła zapisy na możliwość za pół roku wykupienia urządzenia plus SDK do programowania tego urządzenia, które jest, jak się domyślacie, na Androidzie. Tak? I jeżeli was ciekawi ten temat, wchodźcie na stronę WuZiX.com i tam odpowiednio, no, jeden z tych ostatnich produktów, właśnie okulary, które będą miały, tak przynajmniej piszą, wsparcie dla Androida. Nie wiem, jak to jest rozwiązane programowanie, to jest wielka zagadka, ale no cóż, jeżeli chcielibyście się zrzucić na tysiaka, bo tyle kosztuje, właśnie przepraszam, dwa tysiące, bo jeden to jest sprzęt, a drugie to jest 999 dolarów, jest SDK do tego. Tak, ale no ja przynajmniej, jeżeli mam taką ambicję, żeby tutaj rozwijać ten projekt, ja nie mogę tego przespać, nie mogę zignorować tego. Tak? To jest oczywista rzecz, że to trzeba im szybciej, tym lepiej. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi rozwoju tego projektu, no to ja na pewno będę tutaj, zresztą w swoich tweetach na Facebooku też umieszczam informacje, jak się rozwija ta technologia, bo będę jak najszybciej chciał coś już poeksperymentować z tym, bo teraz się prosi, żeby, mówię, ta technologia nie była na smartfonach, żeby ludzie, prawda, czuli się jak głupi, tylko żeby to było jak najbardziej dyskretne, tak? Czyli ten sprzęt już nam to zapewni, że faktycznie będzie use case do użycia tego. Na razie to jest ciekawostka tylko. Mówię, do gier, do zabaw, dla dzieciaków, geocaching, nagrywanie śladów GPX-owych. No dobra, proszę państwa, to tyle, jeśli chodzi o tą część taką stricte techniczną. Ja oczywiście będę wracał trochę do tych zagadnień, ale teraz podzielę się z wami, co przeżyłem przez ostatnie, no, rok. Po pierwsze, będę chciał powiedzieć, wróćmy do teraźniejszości, jak tutaj tą naszą pomysł na aplikację, jak skomercjalizować. Jest tutaj szereg różnych sposobów i ja tak od razu, zanim zacznę to omawiać, powiem tak. Kluczem jest, uważam, takie jest moje podejście, dywersyfikacja. Czyli spróbujcie z każdego z tych sposobów, no może was zaskoczy. To też jest specyficzne dla każdej aplikacji, dla platformy. Inaczej pewnie zachowuje się, jest pewna inna dynamika aplikacji mobilnych, serwisów webowych i tak dalej, ale pewne wspólne rzeczy się wyróżnia. No, taki najbardziej oczywisty, no po prostu sprzedaj tą aplikację, tak? Umieść to za cenę, z jakąś ceną, tak? To jest ten scenariusz, sprzedaż aplikacji płatnej. Tutaj może po tej prezentacji możemy podyskutować, jakie są preferencje, prawda, użytkownika Androida, użytkownika iOS-u, że są bardziej skłonni jedni do właśnie iOS-a do opłacenia, no bo Androida nie bardzo, więc sposobem na to, na dystrybucję, zarabianie z darmowej aplikacji, no jest umieszczenie reklam. Tutaj ja ze swojej strony powiem tak, ja na to za bardzo nie liczę, na to, że to jest dobre, jak macie już
kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy użytkowników, takich aktywnych, tak? To wtedy wam się przeliczy, tak jest grubsza, pi razy drzwi, 1-2% ludzi wam kliknie tą reklamę i odpowiednio, tak, to kliknięcie się przelicza przez tam ileś centów, no i macie tam zysk. Co ciekawe, tutaj takim zaskoczeniem trochę dla mnie było to, może też o tym słyszeliście, że Elovio z Angry Birdsów więcej zarobił z tej wersji reklamowej, przepraszam, płatnej z reklamami, niż z płatnych, tak? To, mimo, że te płatne tam no jest ten 1 euro chyba, czy tam więcej, a odpowiednio kliknięcie reklamy mniej, ale to dowodzi tego, jak bardzo musieli dobrze przemyśleć, kiedy tę reklamę umieścić, w którym momencie, że one są nienachalne, tak? Tutaj trzeba, ja też się tego uczę, prawdę mówiąc, w którym miejscu na przykład umieścić reklamę, tak? Tu są pewne zalecenia, tak? Żeby na koniec jakoś procesu rozgrywki dopiero umieścić, żeby te statystyki, można powiedzieć, metryki, no, wam dawały odpowiedni zysk. To, co tutaj na przykładzie Arnava, to, co chcemy zrobić, wypuścić własną bibliotekę z API. Tak, to jest też sposób na zarabianie, zauważyłem w różnych innych zastosowania, że firma wypuszcza bibliotekę po to, żeby inni deweloperzy pracowali na tak w cudzysłowie, tak? Inne firmy płacą jakąś tam kwotę za to, żeby się zarejestrować i odpowiednio są chargowani za użycie tej biblioteki. Oczywiście to się też odnosi do jakichś webowych serwisów, tak? Chargujemy za ilość użycia danych. Tutaj w moim przypadku to może być właśnie subskrypcja. Również też rozważam miesięczną, przepraszam, półroczną bądź roczną za dostęp do pakietów map offline. Za chwilę o tym powiem, ale to tak wtrąciłem tutaj a propos tego modelu biznesowego. Kolejnym sposobem jest, nie wspomniałem tutaj, in-app purchase, tak? Czyli zakupy w tej aplikacji, że mamy jakąś gierkę i kupujemy dodatkowy miecz, tak? No, jakiś bajrancki za jakąś kwotę, tak? To też jest sposób na zarabianie, żeby była nasza platforma, na której coś, prawda, jest jakiś tam handel. No i inny taki niedocenionym, to jeżeli macie już rozwinięty ten swój biznes, tak, macie dużo użytkowników, no to możecie analizować to, co się dzieje na tej aplikacji, na stronie i odpowiednio to spieniężyć. Dobra, zanim do tego dojdzie, że zbudujecie tą swoją bazę i zaczniecie na tym zarabiać, no to jest ten pierwszy etap, czyli uważam bardzo ważny, o którym nie wolno zapominać, to zagadnienia marketingowe, czyli jak, mówiąc krótko, jak zdobyć użytkowników, tak? Jak tutaj zachęcić, w ogóle poinformować ten ocean po prostu użytkowników, bo to eksponentalnie rośnie, tak? Ale paradoksalnie niby macie wielki rynek, ale jesteście mrówką, która krzyczy po prostu na pustyni, tak? Więc no jak tutaj zaistnieć w tym? No, na pewno oprócz, za chwilkę o tym powiem, banałów, jak użycie tych kanałów komunikacji, ekspozycja, proszę Państwa, to nie jest zadanie dla nieśmiałych, można powiedzieć, takie zaangażowanie się w startupy, bo to jest prezentacja, zgłaszanie się do konkursów, tak? To na przykład TeleWeb. Mówi Państwo coś ta marka? Taka znana cykl eventów, gdzie właśnie zbierają się po prostu rekiny, można powiedzieć, tego biznesu i między innymi jest konkurs startupów, czyli tych pomysłów na biznes, że wracają do technologii. No i podsumuję to tak, jeżeli chcecie walczyć o naprawdę kontrakty takie dobre z inwestorami, to trzeba się oswoić z tym, że wchodzicie na scenę i żyleta wyczujecie, tak? To jest takie żargonie. Mówię, 3-minutowe prezentacje, gdzie no, tak, w ramach tego przedstawienia tutaj, jakie tutaj pokazuję, przedstawiacie swój biznes. Dzięki temu uzyskujecie no, doświadczenie, tak? Nie, panujecie nad swoimi emocjami, ale również spotykacie tych inwestorów, tak? Macie możliwość krok po kroku, tak? Efekt kuli śniegowej, coraz więcej ludzi o was słyszy i jeszcze w ogóle super, jak jest jakiś znany
bloger albo udzielicie wywiadu, no coś się zaczyna dziać, widzicie na waszej stronie. Oprócz tej osobistego zaangażowania, chęci właśnie prezentowania tego swojego pomysłu, jak użyć tych oczywistych kanałów komunikacji? No jestem tutaj zwolennikiem tego, żeby być owszem aktywnym, każda z tych platform ma swoją specyfikę, to też trzeba to poczuć, poznać jak to działa. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby nie spamować, tak? Mówić często, podpinać się do odpowiednich hashtagów, żeby ludzie interesujący się danym zagadnieniem, no blogerzy, tak? Ci wszyscy tak zwani early adopters, tak? Żeby zaczęli o was pisać, jak już się pojawią pierwsze recenzje, no to jest fajnie i ten silnik, można powiedzieć, wasz biznesowy powoli idzie do przodu. Jeśli chodzi o newslettery, tutaj jedna taka zasada, nie może to być nudne przedstawienie tego, co nowego naszym tutaj system. To ma być prawdziwa pasja, tak jak ja staram się to wcielić i jak czytam te wszystkie poradniki, można powiedzieć, jak tutaj dbać o swoich użytkowników. Trzeba zaciekawić ich, tak? Ułożyć to tak, jakbyśmy pisali, no może nie z miłosny, ale naprawdę z zaangażowaniem, że bardzo chcecie, żeby ta więź była żywa, tak? Bo jesteście w otoczeniu innych też pomysłów startupów. Wasz użytkownik jest cholernie wybredny. Jak ja zauważam, jak sobie analizuję te swoje statystyki, ilość instalowań na Android Markecie, Google na Playu i odinstalowań, to ja widzę, że spora część userów to tylko zainstaluje, odinstaluje, tak? Zobaczy przez 2-3 sekundy, ok, fajne, wyrzucam. I tutaj cholerne wyzwanie jest to, aby umiejętnie jakby zainteresować tego waszego użytkownika, żeby go zainteresować po pierwsze tą waszą technologią, dać mu perspektywę, że coś fajnego na niego czeka, tak? Że tu jak od razu oczywiście to nie może być rozdmuchane, nie może być spam, ale esencjonalnie, żeby przekazać co macie ciekawego do powiedzenia. Ok. Ważnym kolejnym zagadnieniem, i tutaj też na przykładzie Arnawa to omówię, konkurencja, tak? Robicie coś, no fajnie, ale no mamy świadomość, że kurczę, inni też jesteście wrzuceni do jednego worka na świecie, tak? Ta globalna wilowska jest wielką szansą, ale to może nie zagrożeniem, ale trzeba uwzględnić to, że są inni o wiele więksi. W moim przypadku, no to są giganci, tak? Ja jestem mrówka, tak jak mówię, w porównaniu do wieloryba. Tom, Google Maps, Mio, to są, tak sobie to uprościłem, że można podzielić moją konkurencję na dwa takie rodzaje. Istniejących gigantów nawigacji, tak, którzy mają i potężne narzędzia marketingowe i technologiczne, a z drugiej strony młode wilki, tak, wzrastające takie firmy, na pewno jeżeli interesujecie się tym zagadnieniem poszerzonej rzeczywistości, no to są aplikacje na Androida i iOS-a też, najładniejsze, typ Liar, ale też Junaya, która bardziej jest właśnie tym marker-based, no i inna firma, Air Labs. Jaka jest moja odpowiedź? Jak przeżyć po prostu, tak? Jak żyć? Panie premierze, jak żyć w takim świecie? No, moja odpowiedź jest podwójna. Po pierwsze, specjalizacja, tak? Znalezienie własnej niszy. Nie ma sensu konkurować z Google Mapsem na mapy, tak, na silnik nawigacyjny dla wszystkich, no bo znikniemy w tym przekazie, tak? Trzeba pokazać coś ludziom, że ej, ja jestem w tym dorobie, właśnie w tej specyfice. No i czym, jak ja to widzę, tak? Jaka jest moja wizja tutaj specyfiki? Otóż chcę się skupić na użytkowniku pieszym i outdoorowym, turyście takim, czyli coś, co jest zupełnie inny od tych i tych grup, bo ci to są, oni mają aplikację dla głównie zoptymalizowaną, to chyba jesteśmy zgodni, pod kierowców, tak? Oczywiście można tego użyć w trybie pieszym, tak? To jest cały czas ta płaska mapa,
Ale ja chcę zaproponować tą nawigację z tym trybem poszerzonej rzeczywistości i z pewnym bonusem dla turystów, tak? No bo mam świadomość, że Google Maps, Google pracuje nad swoim tym urządzeniem aerowym po to, żeby własną jakąś usługę, tak? To też jest cały czas tutaj dla mnie silnym jakby konkurentem i ten oddech na pewno tutaj czuję. I właśnie, tak, przenosząc to do waszych pomysłów, spodziewajcie się, jeżeli mówię, jesteście zainteresowani tym, żeby stworzyć własny startup, to jedna z podstawowych pytań od tych wszystkich inwestorów, a to jest, a co jeśli, i tutaj w nawiasie pod firmę X, postawcie jakiegoś giganta, Google, tam Mio, coś, zrobi to samo, tak? Musicie mieć gotową odpowiedź na to, bo to jest najczęściej, no dobra, coś tam robicie, jakiś serwis, czy tam gierkę, czy cokolwiek, a co jeśli zrobi podobną rzecz tam, nie wiem, inny wielki konkurent, no, tak? Musicie, mówię, specjalizacja, znalezienie własnej niszy, że oczywiście, która znowu z czasem będzie się robić ciasno, ale no, cały czas musicie tą wizję swoją zadeklarować. To jest jedna odpowiedź. Druga, przyklejenie, ja to tak nazywam kolokwialnie, znajdź i przyklej się do trochę większego partnera, tak? Znajdź się jakiegoś partnera, którym będzie efekt synergii, tak? Znajdź większego troszeczkę od ciebie, z którym będziesz miał wspólnotę interesu, tak? I to ci się pozwoli udźwignąć, nakręcić no tę machinę marketingową, tak? Że jest dużo użytkowników, tak? To poza tym dodatkowy partner, to jest kolejne kanały jakiejś dystrybucji, komunikacji. W moim przypadku, jak to jest? Otóż poznałem firmę nazywającą się, mającą serwis Trail.pl. Tak? Czyli to jest, jak się możecie domyślić, serwis, który ma content, który ma bazę szlaków turystycznych Polski. I właśnie to jest moja odpowiedź na to, jak tutaj się wyróżnić wśród tych ogromu i gigantów i o wiele lepszych, na pewno zaawansowanych technologicznie, Liar, Wikidude. No, ja będę właśnie chciał to zaproponować, tak? Dla użytkownika pieszego gdzieś w górach coś bonusowego, tak? Góry, ścieżki, szlaki. Możliwe, że pojawi się jeszcze, liczę na to, jakiś większy partner biznesowy, którym można przeprowadzić jakąś kampanię marketingową. Tak więc podsumowując, jeszcze raz, znalezienie własnej niszy i próba, czy to na mikroskali, że w kilka osób się, prawda, dogadujecie, czy z jakąś inną, większą firmą, że obydwie strony jakby widzą korzyści ze współpracy, z efektu, mówię, synergii. Ok. Wizja, proszę Państwa, to co my chcemy robić i to co jest wymagane od startupu, jak prezentujemy właśnie ten swój pomysł przed inwestorami. No to, co będzie dalej się działo, tak? Jak zachęcić użytkowników przyszłości, żeby korzystali z waszych usług, żeby byli cały czas zaciekawieni. No jak to wygląda w naszym przypadku? Czego się spodziewać od nas? No to o tym Trail.pl już mówiłem, tak? Że mają tam bazę szlaków turystycznych i zrobimy apkę, która będzie no miała ten ekskluzywny content. Coś, czego nie ma właśnie Google ani inne firmy nawigacyjne, tak? Ten bonus. Offline map packages. Nie powiedziałem o tym wcześniej, ale w tym miejscu właśnie przyszła na to pora. Z jakich ja danych korzystam? Otóż jestem, zresztą w opisie o tym napisałem, jestem wielkim pasjonatem otwartych danych przestrzennych OpenStreetMap. Jeżeli wam nie mówi za dużo to pojęcie, to powiem tak, jest to otwarty odpowiednik Google Maps, tak nazwany Wikipedią Map. Że możemy sobie założyć konto i tak jak jest mechanizm Wikipedii, edytować, dodawać własne punkty użyteczności publicznej, drogi i tak dalej. Co jest piękne w tym rozwiązaniu, otwarta licencja, że nie ma, tak jak jest w przypadku, jak próbowałem przeczytać licencję Google'a, no że możemy do tego, a do tego nie możemy wykorzystać. W przypadku OpenStreetMap'a jest tak. Korzystaj sobie dowoli, do dowolnego zastosowania. Jedynym warunkiem to jest tylko źródło pochodzenia, tak? To jest wymóg, żeby powiedzieć, korzystam z
bazę OpenStreetMap. I tyle. Podsumowując, ja będę chciał właśnie płatną, taką bonusową wersję tej aplikacji zrobić następującą, że za dostęp płatny, półroczny, roczny do pakietu Map Offline, które będziemy mogli użyć bez dostępu do internetu, tak, bez potrzeby dostępu do internetu. Bo na razie jest tak, to też o tym nie wspomniałem, że ta aplikacja no, działa online, tak? Wysyła zapytania do serwera, serwer odpowiada, gdzie są punkty danego typu, czy to tam bankomat, czy tam hotele i tak dalej. Ja to wyświetlam. I od razu żeśmy to zauważyli, no kurczę, no wszystko fajnie, ale co jeżeli wyjeżdżam za granicę, tak? No roaming, to jest straszna kombinacja, więc oczywistym jest, żeby przed wyjazdem gdzieś ściągnąć sobie, prawda, z sieci przez Wi-Fi spory pakiet właśnie tych punktów, mapę po prostu i używać tego. Więc nad tym pracujemy. No i o tym też już mówiłem, też chcemy dopracować ten nasz ten nasz silnik do tego, aby w innych aplikacjach, tak, zaimportować bibliotekę i pomóc uruchomić ten efekt augmented reality na swojej aplikacji. Jeszcze na zakończenie zostawiłem sobie ten fragment. Proszę Państwa, w ogóle mamy mnóstwo pomysłów na rozwój tego oprogramowania. Jestem tu między innymi po to, żeby być może zachęcić któregoś z Was do współpracy, tak? Bo mam przed nami kilka takich wyzwań. OpenStreetMap API to jest możliwość uploadu w aktualnej pozycji własnego punktu POS. Tak, jesteśmy przy bankomacie, który nie ma na mapie. No to prostym kilku kliknięciach mam przesłać do bazy. Open Caching API podobnie, online. Na razie to działa tak, że musimy tego GPS-a ściągnąć na urządzenie własnoręcznie. Chcemy w przyszłości dodać właśnie wsparcie do tego, żeby online można było sobie pobierać te geocache. No i inna taka inne takie wyzwanie, które chcielibyśmy wejść, ale faktycznie jest to sporo do zrobienia, bo na razie jest tak, że to urządzenie pokazuje wskazówki, reaguje na wychylenie, ale pokazuje wskazówki na ekranie, ale pomyśleliśmy o tym, jak to wykorzystać, że to ten mechanizm reagowania urządzenia na wychylenie doskonale może pomóc ludziom niewidomym, tak? Wykorzystując ten mechanizm reagowania na wychylenie, dodając odpowiednią wibrację, tak? Jeżeli na przykład chcemy poinformować, że pieszy niewidomy ma iść w tamtą stronę, to odpowiednio jakimś częstotliwością zyknięć, tak, wibracji będzie pokazane, że ten kierunek jest właściwy. No niestety oprócz samego tego przerobienia na wibrację jeszcze jest do zaadaptowania interfejs mówiony, tak? No bo nie wyobrażam sobie, żebyś niewidoma osoba musiała klepać coś, tak? I dopiero później, żeby pokazywała wibrację. Dlatego no, przed nami mówię takie wyzwanie. No dobra, proszę Państwa, chyba doszedłem do końca mojej prezentacji. Mam nadzieję, że zaciekawię Was. Oczywiście zachęcam Was do zapisania się na naszej stronie, na newsletter, żeby móc przetestować właśnie tą najnowszą funkcjonalność naszej aplikacji. I co, jeżeli są jakieś pytania? Czy to jest koncepcja, w której użytkownik z smartfonem z włączoną kamerą oraz GPS-em, tak, oraz wszystkimi możliwymi innymi sensorami bierze się w góry? Tak, tak, zgadza się. Ja mam wątpliwość, czy on w ten sposób do dupy słonia dojdzie. To jest 3 godzinki stąd. Dobrze, ja nie twierdzę, że użytkownik będzie cały czas szedł z włączoną kamerą, tak? Już żeśmy przygotowali to, przystosowali do tego, że to urządzenie obsługuje ten cykl życia aktywności androidowej, że wyłączamy ekran, chowamy do kieszeni i on jedyne z czego, to muszę uczciwie powiedzieć, jeżeli jedyne z czego korzystam, no to GPS-a. Tak, sensory są połączone, kamerę, ale z tego co wiem, no to najwięcej energii zżera ekran chyba, tak? Ekran, te sensory mówię, wyłączam, jedyne korzystam na bieżąco z GPS-a. To było trochę tak arbitralnie, bo miałem do wyboru właśnie, bo są
chyba też zauważyliście w wszelakich aplikacjach, które korzystają z GPS-a, są dwie strategie. Albo w momencie wyłączenia ekranu, tak, odpowiednio tam na on pause, odrejestrować GPS-a, albo ja poszedłem w ten inny sposób, że pomimo wyłączenia ja cały czas nasłuchuję tego GPS-a po to, że później nie było tego długotrwałego procesu przywracania poszukiwania GPS-a, tak? Zauważyłem, no zresztą na każdej mówię aplikacji Google Maps tak też ma. Jeżeli włączymy na dość długo ekran aplikacji, później załączymy ekran ponownie, no to on tak próbuje szukać tego GPS-a. Jeżeli trzymamy to cały czas zarejestrowany, mamy ten listener, no to GPS-a. A takie pytanie, jak zgubisz sygnał w górach, to jak się synchronizujesz później? Nie masz GPS-u dostępnego. Bo można by stosować, nie wiem, akcelerometr i cały czas to przeliczać, nie wiem, jakieś czujniki wysokości, może wyłączyć GPS-a w ogóle i jakieś algorytmy wprowadzić do przeliczania tego. Ale nie, pozycja GPS-owa jest kluczowa. Prawdę mówiąc... Ale tylko do synchronizacji, później już możesz to liczyć na bieżąco, gdzie jesteś. No. Jak się poruszasz, wiesz, że skręca, zmienia się wysokość. Czyżby z akcelerometru mogę zmierzyć przemieszczanie się? Ja nie, przyznam szczerze, nie kombinowałem w ten sposób. No bo ja się zastanawiam, wiesz, bo tu kolega może mieć rację, że jesteś w takim środowisku, że nie masz GPS-u. No, zgadza się. Kamery i tak dalej. Powiem tak, wszystko, że... aplikacja do uruchomienia wymaga internetu, na tą chwilę, internetu i GPS-a, tak? Sorry, ale już na początku załatwiam to, no po prostu ta usługa działa, jeżeli pozwolisz aplikacji na dostęp do dwóch podstawów. Koniec sprawy. No dobra. Tak? Okay. Dlatego podkreśliłem to. Okay. To jest location based augmented reality. GPS jest wymagane. Niestety. Tak to wygląda. Czy duże problemy mieliście z generalnie z sensorami na różnych urządzeniach? Wiesz co, a propos, dobre pytanie. Jakie problemy? Ostatnim problemem, który dosłownie wyniknął kilka tygodni temu, było to, że w najnowszych tabletach Samsunga zamienione są osie. To taka informacja dla wszystkich, podzielę się. Zamienione są osie, że jak mamy X, Y w smartfonach mamy tak, to w tablecie jest tak. I jeżeli będziecie, jeżeli ściągniecie jeszcze starszą wersję Arnava właśnie na najnowszy tablet, nie wiem, Samsunga, to są wszystkie nowsze, tak? 4.1, to zauważycie, że on głupieje, tak? Źle pokazuje. To jest takie informacja a propos sensorów. A czy mieliśmy problemy z sensorami? Czy różni producenci różną implementację stosują, czy jest tak? Ja nie zauważyłem czegoś takiego. Nie miałem problemu z wydajnością, ponieważ bardzo fajnie już nam Android załatwia te trzy szybkości. Próbkowania sensorów. Tam mamy, już nie pamiętam tych zmiennych, jest normal, tam delay, normal, jakoś game i fast test, tak? Coś takiego. Czyli mamy, nastawiamy sobie, z jaką prędkością chcemy, no z jednej strony wyczerpywać baterię, no bo to ma na pewno wpływ, a z drugiej strony mieć dokładne dane. I ta implementacja, którą tutaj pokazałem, ona działała, tak? Ja jeszcze może pokażę jedną, o, tutaj jest to. O tym nie mówiłem, o pewnej zmiennej boolowskiej, trebi. Mówiąc krótko, ten strumień może być nierównorodny, tak? Może przyjść trzy zdarzenia z akcelerometru, a jeden z magnetometru. Tak? Zauważcie, że tutaj jest wrzucone ze wszystkich sensorów, jest w jedną rurkę wrzucone i my musimy to odpowiednio przetwarzać. I może być tak, że mówię, będą trzy zdarzenia z magnetometru, bądź vice versa, z akcelerometru. Ja tu prosty taki, nie ukrywam, prosty mechanizm. Zrobiłem, że jeżeli mam jedną aktualną wartość akcelerometru i mam najnowszą magnetometr, no to ją wykorzystuję, tak? Można tutaj inną logikę, to zachęcam was do eksperymentowania. No u mnie to się sprawdziło, że mniej więcej jest to równo dostarczany ten sygnał, że jak widzieliście na wideo, nawet jest ok. Dobra. Chciałbym pozyskać już inwestora, albo z czego teraz... Okej. Dobre pytanie, nie powiedziałem przy tym. Gamma Rebels. Mogę pozytywną ocenę wystawić temu
to nie jest fundusz, to jest, nazywam się akcelerator startupów. Czyli to jest program taki 3-miesięczny dla właśnie dla pomysłów, że oni dają 10% udziału i tak de facto taki jest stan teraz na dzisiaj. Fundusz Hardgama właśnie zainwestował pierwotnie kilka tysięcy. To szczegóły oni mają cały czas aktualne, nawet teraz jest druga edycja. O, to macie tam warunki otwarte. Otwarto jest powiedziane, że za 10% udziału jakaś tam jest kwota. I co? Jestem zadowolony z tego, bo faktycznie przedstawili mi, jak wygląda to życie, tak? O co w tym chodzi, tak? Ja się zderzyłem już, rozwijały się moje jakieś tam romantyczne wyobrażenia na temat tego, jak to będzie wyglądać, że miliony dolarów od razu spłyną. No nie, to jest jednak, wiecie co, po roku to ja jeszcze cały czas jestem na tym tak to się żargonowo mówi, niedotlenieniu, tak, tego startupu, że ciągle czegoś brakuje, kurde, czasu, pieniędzy, ludzi i no ale jestem cały czas, jak widzicie, zaangażowany w to i mamy pewną wizję, żeby to dalej prowadzić. Zachęcam was do może nie tyle aplikowania do tego Gamma Rebels, ale w ogóle zainteresowania tym sceną startupową, mówiąc krótko, bo jest wiele funduszy po prostu w Polsce i macie tutaj do wyboru, do koloru jest konkurencja. W Krakowie też chyba jest jakiś akcelerator. Jakieś pytania tam? Jeśli chodzi jeszcze o implementację, tam mówiliśmy o częstość otrzymywania tych odczytów, no tak. To jedna sprawa, a jakiś pomysł, jak sobie radzić z wygładzaniem tych danych, no bo okay. Nie oszukujmy się, że troszeczkę jest to kiepska sprawa. Słuchajcie, to zauważę. Właściwie w każdym. Kto macie tutaj rotacji, możemy zapoznać. Co ja robię? Na tą chwilę co jest? Jest chamska, trochę się tego wstydzę, ale chamska jest średnia zrobiona z tego. Tak, jest pewna historia, po prostu 5 ostatnich, tam 10 próbek, ja sobie był średnią. Odpowiedzią na to, jak to w taki naprawdę elegancki sposób jest, jak to zrobić, jest odpowiedź następująca. Filtr Kalmana, już tutaj dyskutowałem z kolegami, no to będzie matematyczna robota do ugryzienia, aczkolwiek są biblioteki w Javie, z tego co właśnie na dniach się orientowałem i no spodziewajcie się, że dokładnie, że w tą stronę chcemy pójść, tak, no bo to jest na pewno, w ogóle Kalmana można wykorzystywać do wideo odtwarzania GPS-a, tak, też chcę właśnie tutaj z tego skorzystać. Tutaj jest no surowo, tak, nie ukrywam, żeby się zmieściło to na jednym slajdzie, tutaj część pominąłem, ale w tym miejscu mam średnio wyliczoną, ale można to zapodać do przecież własnego systemu właśnie wygładzania tego jakiejś filtracji. Więc kamer. Po prostu chyba to jest najbardziej takie profesjonalne rozwiązanie. No dobrze, jeszcze raz. Mógłbym pokazać na przykład tej firmy od okularów? Buzix.com, Lumus.com. To są dwa takie najbardziej popularne firmy, które w tą stronę takie produkty oferują. Tak? Właśnie okulary, ale z takim pełnym field of view. No dobrze, bardzo dziękuję wam za pytania, za uwagę.